Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu, w którym podrzucę Ci kilka ciekawostek ze świata krypto. Zobaczymy, co ciekawego w ogóle dzieje się na tych topowych projektach, dokąd zmierza ten rynek. Odpalimy sobie wykres Bitcoina, jak również Ethereum i zobaczymy, jakie w tym momencie scenariusze są możliwe właśnie na tych topowych projektach. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to na pewno warto pozostać, jak również chcesz na moim kanale widzieć więcej materiałów poświęconych. Rynkowi kryptowalut to daj mi o tym znać w komentarzu. Natomiast nie przedłużajmy, startujmy od razu z pierwszymi newsami bardzo istotnymi i ciekawymi. Jak doskonale pamiętamy. Facebook zmienił nazwę na meta i pracuje dosyć intensywnie nad swoim metaversem. Ma zamiar zainwestować w to przepotężne pieniądze, a wiadomo, że w tym celu, żeby rozwijać tak ambitny projekt, potrzebuje topowych pracowników, których, jak widzimy, szuka w topowych firmach, takich jak Microsoft czy Apple. I to są dosyć istotne i również ciekawe informacje. Popatrzmy, że według byłych pracowników około 100 osób już przeskoczyło do meta z Microsoftu. A jak walczy z tym? Apple, popatrzmy. Według raportu Bloomberga Apple próbuje przeciwdziałać eksodusowi pracowników do Meta, oferując lukratywne opcje na akcje i premie o wartości od 50 do 180 tysięcy dolarów. Czyli widzimy, że eksodus z pracowników trwa w najlepsze, no i Meta na pewno kusi ich bardzo atrakcyjnymi warunkami. A jeżeli już mowa o Metaversie, to na pewno już zwróciłeś uwagę, że na moim kanale wleciał ostatnio materiał poświęcony Everdom, bo to jest Metaverse, nad którym obecnie pracuje team, zarówno Meta Hero, jak i również oczywiście nowy team który Rob zgromadził, tak więc zobaczymy jak to będzie oczywiście wyglądać, kiedy projekt już wystartuje, ale już przygotowania do przedsprzedaży wystartowały, tak więc jeżeli interesują Cię konkretne daty, to w tym właśnie materiale dostępnym na głównym kaflu kanału się z tym zapoznasz. W tym celu przypominam, że trzeba będzie mieć BUSD, czyli token giełdy Binance, który jest dostępny właśnie w tym miejscu, bo tu mamy dostęp do giełdy Binance, gdzie możesz się zarejestrować, jest to topowa, najlepsza giełda krypto na świecie. Obok masz dwie podstawowe, które w prosty sposób pozwalają zakupić swoje pierwsze kryptowaluty za złotówki, pozostałe dostępne są giełdy w opisie. Czyli, jeżeli Cię interesuje ten projekt, właśnie to na pewno warto wejść i zapoznać się z tym materiałem. I w ogóle, chcesz ogromnie oglądać na kanale więcej materiałów poświęconych rynkowi kryptowalut, to pamiętaj o subskrypcji, obserwowaniu mnie również na Twitterze, bo tutaj podrzucam. Najszybciej tego typu informacje odnośnie ciekawych projektów czy też wydarzeń w przyszłości również będę to robił, tak więc linki będę również bezpośrednio w opisie czy też w komentarzu. I wróćmy do tych informacji i zobaczmy, co ciekawego dalej się dzieje, bo jak widzimy cały czas informacje na rynek napływają bardzo ciekawe. Prywatne kryptowaluty i monety amerykańskiego banku centralnego, czyli CBDC, mogłyby współistnieć, mówi szef Fed, Powell, a pamiętamy, że ostatnie minutki Fedu z ubiegłego tygodnia w środę dosyć mocno wstrząsnęły rynkami tradycyjnymi, jak również rynkiem kryptowalut, a wręcz w tym momencie Powell zmienia swoją retorykę, bo jeszcze chyba w lipcu, z tego co pamiętam, zupełnie inaczej wypowiadał się odnośnie kryptowalut i CBDC, nad którymi ewentualnie dane mogą pracować. Tak więc no, to jest dosyć ciekawa informacja. Zobaczymy, to, czy to przełoży się właśnie na rynek krypto. Lećmy dalej. Binance zostaje wyłącznym kryptowalutowym sponsorem pucharu narodów Afryki. I to jest bardzo ciekawy kraj, bo popatrzmy, jak wygląda adopcja kryptowalut w Afryce. Według licznych badań, Afryka jest niekwestionowanym światowym mistrzem w adopcji kryptowalut, ponieważ jej wzrost przekroczył 1200% w pewnym momencie w zeszłym roku. Co więcej, takie kraje jak Kenia, Nigeria, Republika Południowej Afryki, Tanzania. Wiodą prym w tej adopcji. Ciekawe również jest to, że Afrykanie uważają zasoby cyfrowe za tak atrakcyjne, że według niedawnej ankiety około 70% lokalnych inwestorów kryptograficznych ma do czynienia z bitcoinem lub alternatywnymi monetami, aby zapewnić lepsze życie swoim rodzinom. W szczególności 48% przeznacza środki w kryptowaluty na pokrycie przyszłych kosztów edukacji swoich dzieci. Dla porównania, 43% robi to samo, aby założyć fundusz, który zostanie przekazany swoim bliskim. No, Afryka tutaj zawsze była dosyć mocno kojarzona również z rynkiem kryptowalut. A więc, lecimy dalej, co tutaj ciekawego się dzieje. Sprzedaż NFT osiągnęła 25 miliardów dolarów w 2021 roku, ale wzrost. Wykazuje oznaki spowolnienia, tak więc te informacje również są dostępne i możemy się z nimi na spokojnie zapoznawać. Popatrzmy może na szczegóły, jeżeli chodzi o kwotę, bo wielkość sprzedaży NFT wyniosła 24,9 miliarda dolarów w 2021 roku w porównaniu do zaledwie 94,9 miliona dolarów rok wcześniej. Tak więc to jest kolosalny przyrost, jeżeli chodzi o właśnie NFT. Również widzimy, że w 2021 roku NFT przeżywało swoje istne szaleństwo. No ale zobaczmy, co w tym momencie się dzieje. Jeżeli chodzi o rynek krypto, popatrzmy, co tutaj ciekawego pokazuje nam indeks strachu i chciwości, bo widzimy, że rynek się cały czas boi. Mamy strach na poziomie 22, na drugim mamy na razie chciwość poziom 53, tak więc ciekawa, dosyć rozbieżność. Jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, to popatrzmy, że Bitcoin w tym momencie, kiedy to nagrywam, jedna sztuka kosztuje 42 726 dolarów, czyli mamy przyrost o 1,3% na plusie. Ethereum 3238 dolarów kosztuje jedna sztuka i prawie 4% na plusie. Binance Coin rośnie prawie 6%, 461 dolarów. Tutaj, jeżeli chodzi o token giełdy Binance, a BUSD to oczywiście odpowiednik dolara, jeżeli chodzi o właśnie również giełdę Binance. I popatrzmy sobie, co ciekawego dzieje się na największych wzrostach. W topowej setce na razie tutaj Roset zyskuje 20,5%, CTC 20, Phantom 18, 14, NIR Protocol. To są te największe wzrosty. A zobaczmy, co dzisiaj spada. Dzisiaj widzimy, że SafeMoon, Safemoon, co tutaj Albo to są błędne wyliczenia, albo przepotężne zejście w dół, bo tutaj widzimy, że mamy aż 99%. Tak więc jak znasz szczegóły tego projektu, akurat mnie on nie interesował, to daj znać w komentarzu, co tutaj się wydarzyło. Dasz 7% w dół, czajnik 4,35% i CP 4% to są te największe zejścia, które obserwujemy jak na razie w topowej sekcji i popatrzmy jak jest tego mało. Tak więc rynek jak na razie walczy, walczy, jeżeli Bitcoin utrzymuje te poziomy, w których obecnie się znajduje, no to jeszcze nie malejącej się krwi na rynku, ale z perspektywy wykresu nie wygląda to ciekawie. Zobaczymy za chwilkę jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o interwał tygodniowy. Popatrzmy, bo tutaj jeżeli chodzi o ostatni tydzień, to mamy z drugiej strony bardzo mało projektów, które w ogóle utrzymały się w zielonych barwach rose 16 i 25 new protocol 11 czy 4 DASH, Link 350 i popatrzmy. Tutaj nic więcej nie ma. Wszystkie inne pozostałe projekty są na minusie, w tym najmocniej. Spadał pierwszy projekt 29% LRC 27% CRV 25%. Helium 25, tak więc dwucyfrowych spadków w interwale tygodniowym ostatnio nam nie brakowało, zresztą zobaczmy sobie na topowe. Jeżeli chodzi o Bitcoina, w ciągu interwału tygodniowego spadł 8%, a Ethereum 15%, Binance 10%, czy Solana na przykład 17%, czy Luna 12%, czyli te projekty, które były ostatnio wygrzewane, też widzimy, że dosyć mocno na tym straciły. Jak popatrzymy sobie również na Interwał miesięczny, to tutaj widzimy, że Bitcoin w ciągu miesiąca stracił 13%, a Ethereum prawie 20%. Za to HEX podrożał o 50%, a Solana spadła o 15%, a Luna jeszcze utrzymuje w przeciągu miesiąca wzrost na poziomie 21%. I jeżeli chodzi o skrajności, popatrzmy, Phantom 95% na plusie, Nil Protocol 85%, Harmony 75%, czy największe spadki, jest to Gala 38%, tu 37%, Loping, czy DeFi Chain 35%. Tak więc tak wygląda tak wyglądają te skrajności na rynku w tych interwałach czasowych. A w tym momencie przejdźmy sobie i zobaczmy, co ciekawego dzisiaj na indeksie, jeżeli chodzi o, nie indeksie, tylko oczywiście wykresie. Mówię tutaj o bitcoinie czy też Ethereum. Pamiętajmy również, przynajmniej ja zawsze zwracam uwagę, jak zachowuje się na przykład zachowują się topowe indeksy w Stanach Zjednoczonych, bo one dosyć mocno wpływają na nastroje na samym Bitcoinie, a wiadomo, że jak bitcoin jest tutaj pod dużą presją, czy to kupujących, czy to sprzedających, to automatycznie odbija się to na pozostałych altach. I jeżeli chodzi o bitcoina w interwale tygodniowym popatrzmy, że w tym momencie uszanowaliśmy ten poziom wsparcia, jak się spotykaliśmy. W naszych z poprzednich nagraniach to mówiliśmy o tym ręczu. więc jeżeli wybili go dołem, tak więc potwierdzili tutaj słabość, rozjeżdżając, ten poziom 45 tysięcy dolarów i spadli na 40 tysięcy dolarów i to wywołało dosyć mocne przeceny na rynku. Oczywiście na alta lała się krew, pojawił się strach i z tego układu jak sobie popatrzymy szerzej w interwale tygodniowym, on wygląda tak niekorzystnie, a wręcz źle. Że dobrze, że bronią tą 40 tysięcy dolarów, bo, bo gdy będą się zamykać minimum na interwale tygodniowym i wzwyż poniżej tego pułapu, to strach na rynku jak dla mnie przynajmniej będzie bardzo, bardzo duży i talająca się krew może stoczyć bitcoina, jak dla mnie spokojnie mogą zapalić te poprzednie poziomy wsparcia, czyli okolice 30 tysięcy dolarów, a nawet ich delikatnie nadbić, tak więc to jest bardzo niebezpieczny układ, w którym obecnie się znajdujemy. Niech bronią go za wszelką cenę. Jeżeli wybronią, no to oczywiście gdzieś to ten scenariusz negatywny. Może odwrócić się w czasie i oby oczywiście do niego w tym momencie jeszcze nie doszło. Jak widzimy, najważniejszy poziom, z którym musimy się w tym momencie zmierzyć, to wrócić do zakresu tego starego range'a, Czyli musimy przebić i zamknąć się powyżej 45 tysięcy dolarów, a oddech tak naprawdę dopiero złapiemy, kiedy z powrotem wrócimy powyżej 50 tysięcy dolarów. Na razie jest to odległa przyszłość. Zobaczymy, jak rynek to w przyszłości będzie chciał rozgrywać. Na razie jesteśmy w dosyć niebezpiecznych miejscach. Dopóki utrzymują i ewentualnie ukiszą się tutaj bokiem, właśnie na tych poziomach, no to piłeczka w grze. No ale pamiętajmy, że to jest bardzo czuły rynek, bardzo czuła krypt że jeżeli pojawią się jakieś negatywne newsy, no to niestety mogą to stoczyć na bardzo niskie pułapy. Tak więc trzymajmy kciuki, bardzo kluczowe momenty teraz, losy Bitcoina ważą się na naszych oczach. Jeżeli chodzi o Ethereum, czyli drugi ten topowy projekt, można powiedzieć cyfrowe że zresztą ostatnio jak robiłem podsumowanie odnośnie wyników, jakie inwest dało inwestowanie w złoto, czy też srebro, możesz się z tym materiałem zapoznać, to również tam wyliczają właśnie ostatni rok, jeżeli chodzi o Bitcoina, czy też Ethereum, czyli odpowiednik złota, czy też srebra i też możesz się zapoznać z tymi nagraniami dostępne są na kanale i zobaczyć sobie, jakie są konkretne wyliczenia, jeżeli chodzi o stopę zwrotu właśnie w przeciągu ostatniego roku. Ethereum również, popatrzmy, uderzyło na tych spadkach na Bitcoinie w poziom bardzo istotnego wsparcia dla nich, czyli 3000 Dolarów za sztukę. To jest istotny poziom, również psychologiczny, jeżeli chodzi o Ethereum. Jak dla mnie, gdybyśmy się tutaj zamykali, nie nadbijali cieniem. Nadbicie cieniem, jak dla mnie, to nic tutaj nie świadczy, bo to jest tylko i wyłącznie wybijanie tych pozycji i stop-lossów. Jeżeli ktoś gra na przykład na dźwigniach. Z drugiej strony, jeżeli będziemy się zamykać całością tutaj poniżej tego poziomu, będzie to bardzo negatywne dla Ethereum i też możemy wtedy, niestety, testować te poprzednie minima, które zostały wywołane właśnie na tych spadkach, które miały miejsce w maju. W tym momencie walczymy o to, żeby. W Etyrium, żeby był względny spokój, można powiedzieć, ażeby utrzymać tę sekwencję na tych poziomach, no to jeżeli nie pójdą teraz z bokiem, to te 3,5 tysiąca dolarów jest kluczowe teraz, żeby się zamykać powyżej tych poziomów. Jeżeli zamkniemy się i będą oczywiście chcieli nam pokazać coś więcej, pokazać nam troszkę siły, no to wtedy oczywiście droga otwarta do 4000, ale dopóki tego nie zrobią, to o tym mowy być nie może. Tak więc też bardzo istotny poziom teraz jest broniony przez Itirium. Zobaczymy, bo to jest psychologiczny pułap. Te 3000 dolarów, każdy na to patrzy, każdy zwraca na to uwagę. Jeżeli Itirium nie będzie na tyle silne, żeby utrzymać się powyżej tego poziomu, niestety. Będzie to bardzo negatywne i może grozić nam dalszymi spadkami. Na razie walczą, tak więc dopóki walczą piłeczka w grze. Popatrzmy jeszcze, co ciekawego dzieje się w tym momencie na Meta Hero, bo wiemy, że czekamy na te doniesienia odnośnie Everdome, bo nie znamy też wszystkich szczegółów, znamy tylko konkretną datę, a nie wiemy za ile można dostać tokenów za jeden slot. Jaka będzie cena? Tak naprawdę kto się załapał? Wiemy, że migawka została zrobiona, ale nie wiemy tak naprawdę czy i nie można tego sprawdzić, czy się załapaliśmy czy też nie. Tak więc czekamy na te konkretne daty, które są podane tutaj na Twitterze. Również to oczywiście przebijałem. I jeżeli chodzi o MetaHero w tym momencie, kiedy to nagrywam, widzimy, że kosztuje prawie 11 centów jedna sztuka. Rośnie kurs o 4% w ciągu ostatniej doby. Jak widzimy obroty również tam delikatnie wzrosły na przestrzeni ostatnich dni. Wynoszą 9 milionów 302 tysiące dolarów. I jeżeli chodzi o te skrajności, popatrzmy tutaj odnośnie szczytu, czyli 25 centów mamy cofnięcie sięgające 56%, a od dołka z 13 lipca 1934%. Przypominam, że moje pierwsze materiały odnośnie tego projektu pojawiły się na początku lipca, tak więc można było na ten rajd się spokojnie załapać. Tak więc czekamy, zobaczymy również, czy ewentualnie MetaHero będzie w jakiś sposób powiązane z everdom, bo to na pewno również by dosyć ciekawie wpływało na kurs właśnie tego tokenu w przyszłości. No i zobaczymy oczywiście, jakie newsy, czy też informacje Będą płynąć z obu projektów, bo to będzie dosyć mocno wspierać również te projekty. Wiemy, że to są dosyć specyficzne tokeny, które są dosyć mocno podatne na informacje, które napływają z rynku, czy też bezpośrednio od roba, i one mogą dosyć mocno wpływać na to, czy kurs będzie nam rosł, czy też będzie spadł, jeżeli będzie cisza. Tak więc czekamy na jakieś doniesienia, na rozwój sytuacji i na pewno będziemy to bacznie śledzić i obserwować. Tak więc, jeżeli chcesz oczywiście obserwować mnie na Twitterze, to zapraszam, masz link bezpośrednio pod spodem w komentarzu. Również zachęcam do subskrypcji, aby się więcej takich materiałów w przyszłości mogło na temat rynku krypto pojawiać. Pozdrawiam Ci serdecznie, trzymam kciuki za wyniki. Daj znać, jak zapatrujesz się na przyszłość everdo, Meta Hero, czy też oczywiście Bitcoina i Ethereum. Czy już jesteśmy w totalnej bezsie i tylko i wyłącznie spadki aż czekają, czy wręcz przeciwnie, jeszcze ten pierwszy kwartał może nam coś ciekawego pokazać, bo przypominam, że na koniec pierwszego kwartału już zapowiedziane są pierwsze podwyżki stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych, a to niekorzystnie może wpływać na rynki tradycyjne, co oczywiście może przekładać się na rynek bitcoina, chociaż nie musi. Ale również jestem ciekawy Twojej opinii, Twojego zdania. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Trzymaj się, na razie. Hej.